Piotr Wyszomirski, no gratulacje, bo to zawsze wygrany mecz u siebie, czyli w Polsce. Białoruś to przecież finalista Euro 2018. No to prawda. Myślę, że naprawdę to było ważne zwycięstwo dla nas. Pierwsze miejsce w turnieju. Przede wszystkim, żeby zbudować nasze morale na kolejne mecze i wiadomo, że na ten najważniejszy mecz przeciwko Portugalii. Ten mecz możesz udać naprawdę do bardzo udanych, zwłaszcza zostałeś też najlepszym zawodnikiem w polskiego zespołu. Jak tutaj statystycy obliczyli, to podejrzałem chyba 11 udanych interwencji, w tym dwa karne, więc chyba dobrze ci się grało dzisiaj. Na pewno tak. Fajnie mi się grało, co mogę więcej powiedzieć. Dziękuję chłopakom za dobrą grę w obronie, bo bez tego to wiadomo, bramkarz nie istnieje i no i oby tak dalej. To w sumie taki fajny, dobry prognostyk, jeśli chodzi o te ważne dla nas kwalifikacje w Portugalii. Na pewno tak. Wygrany turniej, tak jak już mówiłem, mam nadzieję, że będą te morale jeszcze wyższe po turnieju w Hiszpanii. No i czekamy na ten mecz najważniejszy nasz z Portugalią. Was, bramkarzy, w składzie jest kilku. Jak ty się czujesz, jeśli chodzi o przed taką ważną decyzją trenera, który będzie nominował do tego składu na Portugalię? Powiem tak, że który by z nas nie grał, to mam nadzieję, że każdy pomoże tej drużynie, da coś z siebie i żebyśmy awansowali, bo naprawdę to będzie bardzo, bardzo ważny mecz dla przyszłości chyba piłki ręcznej w Polsce, także chyba nieważne, który będzie grał, ale najważniejsze, żeby każdy z nas pomógł. Ja się zapytam, jak ty widzisz właśnie może łatwiej z pozycji bramkarza, który ma taką głębszą perspektywę, ten nasz zespół się bardzo zmienia, ale tu każdy mecz chyba przynosi wam takie doświadczenie niezbędne dla tych waszych młodszych kolegów, którzy no, teraz staną przed właśnie takim już tym wspomnianym bardzo ważnym zadaniem. No tak, na pewno każdy mecz jest bardzo ważny, żeby się zgrywać, żeby poznawać tą nową taktykę trenera. Także cenne, naprawdę bardzo cenne zwycięstwo przeciwko bardzo dobrej reprezentacji Białorusi. Dziękuję bardzo.